Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już piąty dzień naszego tygodnia z Ewangelią. W każdym dniu medytujemy, rozważamy, kołyszemy obraz Jezusa. Wczoraj rozważaliśmy obraz Jezusa lekarza. Rozważaliśmy prawdę ewangeliczną, że i ty, i ja możemy przyjść do Jezusa z naszymi słabościami, z naszymi dolegliwościami, z tym, co nas boli. Ale także my pozwalamy i pozwalasz się Jezusowi zdiagnozować. To Jezus wypisuje receptę i On podejmuje proces leczenia tego, co Cię boli, gdzie jesteś zakażony, jaka jest Twoja choroba. Czy ona dotyczy choroby Twojego ducha, choroby Twojej uczuciowości, emocjonalności, jakieś lęki, zranienia, jakieś kryzysy, czy też Twoje choroby fizyczne. Niech Jezus stanie się Twoim lekarzem i idź do Niego z ufnością, z Twoimi chorobami, czyli z tym, co atakuje Cię, co Cię ograbia z poczucia godności, z poczucia bycia stworzeniem powołanym do życia. Niech ten obraz Jezusa lekarza prowadzi nas do kolejnego obrazu, który dzisiaj rozważymy. Obraz, o którym na pewno słyszeliśmy bardzo często, to jest obraz Jezusa przyjaciela. Obraz Jezusa, który poprzez przyjaźń wchodzi w taką intymną więź z człowiekiem. Wiemy z opisów ewangelicznych, że Jezus bardzo lubiał bliskość z ludźmi. Nigdy nie odmawiał zaproszeń do domów, gdy był zaproszony. To zaproszenie podejmował i szukał bliskości z człowiekiem. Ta szczególna, intymna więź o takim specyficznym charakterze, którą nazywamy przyjaźnią, Jezus podejmował, to najlepiej widać na podstawie Jego relacji z Łazarzem, Martą i Marią. Przyjrzyjmy się treściom z Ewangelii Świętego Jana, gdzie ta przyjaźń Jezusa z tymi osobami jest opisana. Ale także i ty poczuj się zaproszoną do tej relacji z Jezusem, relacji przyjacielskiej. Rozpoznaj siebie i nazwij siebie przyjacielem Jezusa. Co to dla ciebie oznacza, że Jezus jest moim przyjacielem? Zobaczymy, że ta relacja przyjaźni na podstawie relacji z Martą, Marią i Łazarzem była wielowymiarowa, wieloaspektowa, bardzo dynamiczna i bardzo żywa. Zobaczymy Jezusa zatroskanego o los swoich przyjaciół, ale to swoją troskę Jezus okaże trochę dziwnie. Tą relację z przyjaźni z tymi osobami podniesie do relacji z swoim Ojcem, a więc przyjaźń z Jezusem to także przyjaźń z Jego Ojcem na bazie wiary, na bazie ufności okazaną Jezusowi. Proponuję, aby w wolnym czasie sobie przeczytać cały 11 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Ja się przyjrzę tylko niektórym aspektom tego rozdziału, wydobywając te treści dla nas ważne, ukazując, na czym polega przyjaźń z Jezusem. Proszę sobie przeczytać 11 rozdział, wersety od 1 do 44. Ja skoncentruję swoją uwagę na samym wydarzeniu wskrzeszenia przyjaciela Jezusa, czyli wskrzeszenia Łazarza. W 5 wersecie Ewangelii Świętego Jana, rozdziale 11, dowiemy się, że Jezus miłował Martę i jej siostrę Marię i Łazarza. Miłował. A więc przyjaźń jest naznaczona miłością. Taką relacją totalną, relacją, którą się wchodzi całym sobą, całym swoim sercem, całym swoim wyposażeniem. Czyli miłość angażuje nas cali wchodzimy w tą relację. I tak samo było z Jezusem. W wersecie 11 dowiemy się, że Jezus mówi do swoich uczniów: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Wiemy, że Jezus najpierw się dowiaduje o chorobie, później o śmierci Łazarza, ale nie zaspieszno mu do miejsca, gdzie znajduje się Łazarz, ale nazywa Jezusa przyjacielem. Zasnął, idę go ubudzić. A więc Jezus na tą chorobę i śmierć Łazarza patrzy nieco inaczej, czyli patrzy na obudzenie kogoś, kto śpi. W wersecie 14 dowiemy się, Jezus mówi, Łazarz umarł, ale raduje się. Umarł, raduje się. A więc Jezus patrzy inaczej na tę relację przyjaźni. Śmierć dla Niego będzie czymś znacznie więcej, co przez to wydarzenie śmierci Łazarza coś ukaże. Za to zobaczymy, jakie tam wymiary nam się ukażą.
A więc Jezus mówi, umarł Łazarz, ale raduje się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli, lecz chodźmy do Niego. Czyli poprzez tą przyjaźń z Łazarzem Jezus chce wprowadzić tą relację także uczniów, aby w Jezusie rozpoznali tego, który niesie ze sobą życie. My mamy w tej przyjaźni z Jezusem miłość, mamy troskę, mamy życie, ożywienie i to będzie główny temat, który nam się za chwilę tutaj odsłoni. Idziemy już do wersetu 38 i od do 40 proszę sobie to spokojnie pomedytować, pokołysać i proszę się także zanurzyć w to wydarzenie, żeby także uznać, przyznać, przyjąć Jezusa jako mojego lekarza na bazie tej narracji. A więc Jezus, przychodząc do miejsca, gdzie złożono Łazarza, okazuje wzruszenie, nie byle jakie, głębokie wzruszenie. Wzruszył się ze względu na siostry Martę i Marię Łazarza i zgromadzonych tam Żydów, którzy płaczą i on płacze, doświadcza opuszczenia. Łazarz umarł, nie ma go już. Jezus wzruszył się. Tak jak pamiętamy, 15 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, ojciec wzruszył się głęboko, widząc wracającego syna. Tak samo tu Jezus wzruszył się. Takie bardzo ludzkie, intymne doświadczenie wzruszenia, doświadczenia opuszczenia, smutku, śmierci. I teraz przyjrzyjmy się, w jakiej scenie, w jakiej sytuacji znajduje się Łazarz. A więc znajduje się w pieczarze, w grobie, na którym zasunięto kamień, jego ciało już ulega rozkładowi, już cuchnie. A więc symbolika śmierci. Grób, pieczara, kamień, cuchnie. A więc zamknięcie. Ciało, które się rozkłada. Ciało, w którym miejsce pieczara i kamień, gdzie nie ma światła nadziei. Nie ma światła życia, nie ma światła ruchu. Wydaje się, że nie ma tutaj szansy na zmianę. Nie dla Jezusa. Jezus zatroskany swojego przyjaciela wprawi go w ruch, wywoła, za chwilę to zobaczymy. A więc Jezus zatroskany i wydobywa przyjaciela ze śmierci. Zawsze stawia mu wymagania, proponuje mu nowe perspektywy. Ty przyjrzyj się, co w twoim życiu jest symboliką tej pieczary, grobu, zamknięcia, tego, co w tobie cuchnie. I takie odniesienie kulturowe, za chwilę zobaczymy, Jezus mówi, usuńcie kamień. To odniesienie kulturowe polega na tym, że pewnie nie wiem, czy znasz Gwiezdne Wojny, tam są mistrzowie Jedi, którzy własną mocą odsuwają kamień. Jezus tak się nie zachowuje. Zaprasza innych, aby oni odsunęli kamień, aby mieli udział w tym wskrzeszeniu, przywróceniu przyjaciela Jezusa do życia. Aby oni także w tym uczestniczyli, aby mieli to doświadczenie wskrzeszenia, przywrócenia ze śmierci do życia. Później mamy odniesienie, Marta mówi, Panie, już cuchnie, leży bowiem w grobie od 4 dni. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem Ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Zwróć nam się to poszerzy. Przyjaźń z Jezusem jest uczestnictwem w chwale Bożej, chwale Ojca, na bazie wiary. Przyjaźń prowadzi oparta na fundamencie wiary w Jezusa i ta wiara w Jezusa prowadzi nas do uczestnictwa w życiu Ojca. Główna nić relacji, przynależności, przyjaźni z Jezusem. Zapragnij takiej przyjaźni. Poproś o taką przyjaźń z Jezusem. I później modlitwa Jezusa. Z całym tym doświadczeniem, które jest zawarte, w którym Jezus uczestniczy, śmierci, groba, grób, pieczara, składającego się ciała, zgromadzonych tam ludzi, Jezus zabiera ich do Ojca w modlitwie. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Wyjdź z tego, co w Tobie jest zamknięte, co w Tobie śmierdzi, co w Tobie jest śmiercią. Po imieniu woła i Ciebie Jezus, wyjdź. Zostaw to, co Cię wewnętrznie niszczy, dewastuje, co jest, odbiera Ci życie, odbiera Ci radość życia ku pełni. Wyjdź na zewnątrz i stań naprzeciw Jezusa. Wyszedł zmarły. Czy zmarły może wyjść? Tak. Na mocy słowa Jezusa, na mocy przyjaźni z Jezusem zmarły może wyjść, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz Jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie Go i pozwólcie Mu chodzić, pozwólcie Mu żyć. A więc ręce do pokonywania przestrzeni, do ruchu, do chodzenia, nogi do chodzenia, do pokonywania przestrzeni, ręce do dotykania, do witania się, do poznawania, obłapiania i twarz do podziwiania wielkich, zbawczych dzieł Boga, do podziwiania stworzenia, do wchodzenia w relacje komunii osobowej.
Więc Jezus do takiej przyjaźni nas zaprasza, abyśmy razem z Nim wędrowali, abyśmy razem z Nim poznawali i abyśmy razem z Nim kochali. Takiej przyjaźni zapragnij, o taką przyjaźń poproś. Zastanów się raz jeszcze, jaka jest ta przyjaźń z Jezusem i zechciej taką przyjaźń, taki dar przyjaźni ze strony Jezusa przyjąć i nią żyć.